Regionalne jadło, kiełbasy, wędliny, ryby, wielkanocne ciasta, nalewki i wiele innych pysznych wyrobów można dziś kupić na slowfoodowym bazarku świątecznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. W patio uczelni jest około 50 wystawców, lokalnych twórców, hodowców i restauratorów. Michał Grnio, lider Slow Food Wigrensis, organizator bazarku, zapewnia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nowością są jaja od kury Araukana. Zaczynając od jajek, nawet jajka z Araukana, to są faworyci. Po wędliny, gotowe mięsa, desery i nawet coś mocniejszego. To wszystko jest dosłownie proszę. Można sobie wybrać, poprzebierać, popróbować, posmakować. Nawet już nie kupujemy w ciemno, tylko sobie możemy podegustować i dopiero wtedy dokonać fantastycznego zakupu. Co wpadło w oko? Te jaja z Araukana są bardzo ciekawe. Aż się umówiłem tutaj z Państwem na wizytę w gospodarstwie, żeby zobaczyć, bo to jakieś takie śmieszne kury bez... Jak one były? Bez ogona, a z brodą, tak? Także to jest ciekawostka. I w Bachanowie takie jednostki występują. I oczywiście dużo, dużo fajnych mięs w nowym wydaniu. Jaja Araukana przywiozła na bazarek Diana Wnukowska z Bachanowa. Araukana to jest kura taka mała, która ma brodę, a za to nie ma ogona. Czym te jaja różnią się od innych jaj? Tym, że mają na pewno zieloną skorupkę, naturalnie, i niższy poziom cholesterolu. Na początku myślą, że to są jajka malowane, a później oczywiście są zdziwieni. Mało kto zna kurę Araukana. Zielononóżki ludzie słyszeli o takich, a Araukana rzadko. My te kury sprowadzaliśmy z Polski, bo moja mama się tym interesuje i ma także inne odmiany kur, takie jak lokiny, kochiny lokowane, kaczki bieguski. To jest jej pasja. Oprócz zakupów zwiedzający mogli zjeść regionalne potrawy na miejscu. Zadbali o to miejscowi restauratorzy, którzy serwowali dania na ciepło. Mamy szczupaka faszerowanego, mamy pasztety bardzo dobre, rybki tu już malutko i wędzonkę. Wędzonkę chłopską, którą zdobyliśmy markę roku. No i w tej chwili jako produkt marginalny uruchamiamy od czerwca małą produkcję. Tak. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Do przyjazdu tutaj skłonił nas kontakt z panem Michałem Grnio, który jest organizatorem właśnie tego bazarku. A przywieźliśmy ze sobą oczywiście specjały litewskie i ziemi sejneńskiej. Kartacze, soczewiaki, rolady drobiowe, wieprzowe, golonkę. Warto dodać, że bazarek w patio PWSZ ma już swoich stałych klientów, którzy są na nim od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2009 roku. Za każdym razem stoiska przyciągają tłumy suwalczan. Chcemy zobaczyć, co jest ciekawego, co nowego przyszło na bazarek. Na razie częstujemy się kartaczami, a potem kupimy coś tam chyba. Jako konsument już kolejny raz przez poszczególnymi świętami, prawda, wielkanocnymi, jak i Bożego Narodzenia. Ach, no bardzo interesujące wyroby, zarówno z ryby, drób przetworzony w postaci, prawda, kurczaka faszerowanego, jak i inne wyroby, prawda, bardzo, no wspaniałe, jak widać, smakują i zdecydowanie jestem coś kupić tutaj.